Cześć wszystkim, tu KLS1, a to kolejny odcinek z Galaxy Life. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze, więc zacznijmy. Dobra, dzisiaj oczywiście jest event na Galaxy Life, jeżeli ktoś nie wie, jaki jest event. Dzisiaj jest Halloween, tak, jest oczywiście event Halloweenowy, czyli ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam, z 2014 i 2015 roku, po prostu będą oczywiście fale, którego zaraz wam oczywiście pokażę, na które oczywiście fale dostajecie oczywiście już na nagrodę. Więc oto się prezentuje. Tak to właśnie wygląda. Klikacie na samym górze po lewej taką ikonkę, za którą dostajecie taką animację. I tutaj macie wyzwanie, za które trzeba oczywiście przeczytać, albo nie trzeba czytać i... Dostajecie oczywiście nagrodę w postaci 8 min, tutaj też 8 min, takich lepszych i słabszych i podka święta, która wam zwiększa działka na 7 godzin i zwiększa na 40 sekund. Oczywiście, jeżeli komuś będzie mało, to wiadomo, można kupić w sklepiku. Tu tak się właśnie prezentuje, tak te. Ile kosztuje te jednostki za chipy. I tutaj można oczywiście przejść do fali, więc za was tu męczyć was tu 7 minut, no to po prostu widzimy się po walce. To za ustawienie, what the fuck? Dobra, i po kilku minutach już nie trzeba po prostu czekać tych 7 minut, po 3 minut to można oczywiście zaczynać, więc tak. Żeby dostać tę nagrodę, trzeba oczywiście przez 1 minutę wytrzymać atak tych zębiaków, oczywiście polecam mieć jakiś bunkrze jednostki, żeby było oczywiście łatwo, więc co? Zaczynamy. Tak się prezentują te jednostki, którego będą wasze atakować. Możecie oczywiście opóźnić to, które macie potem 5 minut na przygotowanie. Jeżeli nie zdążycie przez 5 minut, no to niestety będą was już automatycznie was atakować, więc przechodzimy oczywiście do walki. Oczywiście inna muzyczka. No i tak się właśnie tak prezentuje. Wszędzie nas atakują. Tutaj nie będę przyspieszał, żeby wam w ogóle, żeby po prostu wam pokazać, jak to wygląda. Ten atak tych jednostek. Tylko nie wiem dlaczego, ale boty zamiast wysyłać wszystkie jednostki, to wysyłają, patrzcie, w lewo, prawo, w górę, w dół. Na szczęście tam miałem Strikery przygotowane, bo wiadomo, Strikery byłyby większe roboty niż kolosy. Coś tam widzę, że zniszczy jakiś budynek, ale... Jednak obrony mi, kurde, zniszczyli. No, lewa strona tutaj trzeba by poprawić, ale wiadomo, co będę musiał później poprawić. No, i za to dostajecie 54 punkty. Wiadomo, jeżeli chcecie mieć więcej punktów, to musicie więcej tych jednostek, tych mobów zabijać. Więc tak się oczywiście prezentuje Halloween. Co każde 8 godzin dostajecie oczywiście nagrody. Jeszcze dobrze pamiętam, ale nie jestem pewny na 100%. Mówię, ja ostatnio grałem w 2014-2015 roku, była jakaś fajna nagroda, warto tam 150 chipów, ale nie jestem pewien, nie pamiętam w razie czego, a to było jak skończycie event. Event oczywiście trwa przez 8 dni. Więc jeżeli ktoś zdąży, to może oczywiście zrobić to na fulla, ale mówię, pamiętam, że wam było na ostatniej nagrodzie, boże, na ostatniej rundzie nagroda, ale nie pamiętam co. Więc co, tak się prezentuje event Halloween, jeżeli komuś oczywiście będzie mało, do kupienia można oczywiście jakieś te dodatki, które wspominałem wcześniej, w specjalnych jak coś są. Więc przechodzimy oczywiście do walki i tyle. Nawet jesteśmy po oczywiście po walkę, więc oczywiście
Więc dziękuję serdecznie oczywiście za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam oczywiście odcinek się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę, komentarz i subiksa. Jutro będę omawiał coś balans jednostek, bo jeżeli ktoś niewiele wie, wczoraj lub przedwczoraj były zmiany w jednostkach, więc część jednostek dostałem nerfy, a część dostała buffy, no tylko po prostu czekam jeszcze na jedną osobę, na taką fajną notatkę, która będę wiedział, co dostał nerfa lub buffa. Wiadomo tylko tyle, że Staked dostają na pewno nerfa, już chyba już dostało nerfa. Potem jeszcze dostają buffa, na pewno dostają buffa, jak to się nazywały, te szablownicy. Kamiga dostanie buffa. Te działa leczące tych jednostek dostają chyba lekkiego nerfa. I jeszcze czegoś jeszcze dostanie nerfa, ale jak mówię, dowiem się dopiero jutro. Więc jak coś jutro będzie też odcinek z Kalex Live. Więc to tyle, jeszcze raz dzięki za zaproszenie. Miłego dnia, życzę. Cześć.